dwie warstwy polichromii. Oryginalną, która występuje gdzie nie gdzie, oraz wtórną warstwę olejnej bieli. Tutaj akurat nie zdecydowano się na usuwanie wtórnej warstwy bieli do oryginału ze względu na mniejszą powierzchnię, którą on zajmuje. On nie jest tak dobrze zachowany jak w przypadku świętej Elżbiety, więc tutaj retusze wykonane będą do warstwy drugiej i ponownie pozamykane będą wysepki oryginału, scalone kolorystycznie i wykonamy tutaj konserwację drewna, które zostało dosyć silnie ponownie zaatakowane przez drewnojady. I po wykonaniu dezynsekcji i impregnacji wszystkie te dziury trzeba będzie dosyć dokładnie pozamykać.